Siemaneczko wszystkim, jesteście na kanale Arturka i dzisiaj razem z wami obejrzymy Kuchenne Rewolucje, kolejny na tym kanale. Dzisiaj pojedziemy z panią Magdą do Lublina, a restauracja będzie się nazywać Pizzeria Vicenti. Vicenti albo Vicenti, nie mam pojęcia. Coś w tym stylu, na pewno będzie restauracja jakaś włoska. Czyli tam będą serwować schabowe, devolaje, pierogi ruskie, szaszłyk z baraniny. Takie rzeczy. No, przed tym jak zaczniemy, dać łapkę w górę, żeby algorytm YouTube'a zobaczył, że ten filmik podoba się większej ilości ludzi, no i żeby jak najwięcej osób przez to zobaczyło ten odcinek. Właśnie. No i w opisie macie Instagram i Discord. A teraz zaczynamy. Dostojny Lublin. Warto spojrzeć na niego z góry. Warto również przejść się historycznymi ulicami Starego Miasta. Niedaleko od niego, wciąż w Śródmieściu, swoje podwoje otwiera tu Pizzeria Vicenti. Jej ojcem, założycielem jest Grzegorz. Po 15 lat byłem we Włoszech, mieszkałem tam. A co to w ogóle była za dwupasmowa autostrada u niego na buzi? Po co on to sobie zrobił? Po co on sobie w ogóle tak skrzywdził siebie? Masakra. Tragicznie to wygląda, no ale nie mi oceniać, każdy ma swój gust i każdemu się podoba co innego. Jechałem do Polski, teraz jestem producentem mozzarelli. Mozzarella ma naprawdę identyczną jak jest we Włoszech. Chciałem mieć restaurację, myślałem, że to też mi się uda. Zaczęliśmy to robić tylko i wyłącznie pizza al taglio, czyli pizza krojona na kawałki, sprzedawana na wagę. Jest to taki sposób sprzedawania pizzy bardzo znany we Włoszech, a przede wszystkim w Rzymie. Byli klienci, którzy tu wchodzili. Ja mam tylko jedno pytanie, czy on kiedykolwiek był we Włoszech? To jest najważniejsze. I pytali się o makarony, jakieś wydania, więc w przeciągu 3 tygodni zorganizowaliśmy też kuchnię. W finale stała się to kompletna restauracja. Niestety zabiegany Grzegorz nie miał czasu się nią zajmować. Moja siostra właśnie, Patrycja, robiła miał to jakby menadżerką. Brat do mnie zadzwonił któregoś pięknego dnia i powiedział, że otwiera restaurację i że ma dla mnie propozycję, żebym ja tu była menadżerem. Ale oczywiście za darmo, nie? No bo to jest rodzina, a rodzina powinna pracować za darmo, no. Żadnej kasy nie dostanie w życiu. Bardzo młoda, nie ma doświadczenia w branży. Jest to takiej praktycznie pierwsza praca. Chciałem to troszeczkę potraktować jako wyzwanie dla niej, żeby ona się też nauczyła życia troszeczkę szybciej. Grzegorz zapewnił siostrze doskonałe warunki. Wynająłem włoskiego kucharza na szkolenie, który przeszkolił mi tutaj dwóch polskich kucharzy. Pizzaiola też wziąłem Włocha, bo ma 30-letnie prawie doświadczenie w robieniu pizzy i to robi bardzo dobrze. Ale mimo wszystko nie działa to tak, jak powinno działać. Przede wszystkim problem z klientami, bo jest dzień, kiedy jest ruch, a jest dzień, gdzie po prostu siedzimy tutaj 12 godzin i nie mamy co ze sobą zrobić. Nieco więcej dzieje się w kuchni, głównie za sprawą włoskiego pizzaiolo. Ja jestem Tomas, Tomek. Polska sette lat. Po polsku za bardzo nie mówi, on dużo rozumie, dogaduje się. Lasagna nie do lodówki, żeby się zastygła. Siedzę no, relax. Ale nie w chłodnie, nie w lodówce? Nie, później. Później. Ma swój charakterek, ktoś powiedział, że pizza przepalona była, to często potrafi wyjść w ciągu sekundy, bo się ktoś na pizzy nie zna. Tomas ma bardzo taki charakter wybuchowy, lubi jak jest wszystko po jego myśli, także właścicielom ciężko jest zapanować nad nim. Kilka razy już była taka sytuacja, że Tomas się z nami żegnał, ale wracał. Byliśmy na przykład dzień bez kucharza, na po dniu. Musiał wrócić do restauracji, ponieważ właściciel ma jego dokumenty wszystkie, dlatego nigdzie nie wyjechał i musiał wrócić. Wracał do nas. Zajęty serami Grzegorz zapomniał, że pańskie oko konia tuczy. Szef przyjeżdża raz na jakiś czas, raz w tygodniu, może czasem nie. Patrycja jest młodą osobą i we wszystkich sytuacjach nie jest w stanie też sobie poradzić. Mam jakiś problem, pytanie, no to jest czasami kłopot z tym. In Italia, quando manca il gatto, i topi ballano. Brakuje tutaj trochę takiej decyzyjnej osoby. A to się zgadzam. Nawet u nas w pracy, jak szef tam gdzieś wychodzi, nie ma go, to już nikt nie pracuje. Już się nikomu nie chce pracować. Naprawdę, już każdy się opierdala, nie stara się. Nawet ja tak samo robię. Mi się nie chce robić, kiedy szefa nie ma, więc tu się zgadzam z tym powiedzeniem. Stanowczo powiedziała, o, trzeba to, trzeba to. Restauracją zaczął rządzić chaos. Wszyscy dzwonili do mnie codziennie ze sobą porozmawiać, bo tak nie może być. Zaczęli ludzie też odchodzić z pracy, zaczęły męczyć ich ta jakby atmosfera panująca w tym lokalu. Normalnie nad tym powinien zapanować menadżer, tylko że moja siostra nie miała siły przebić, nie miała respektu u innych. Skoro twoja siostra nie ma respektu u innych, to powinieneś ty trącić się w to wszystko i ty zrobić tak, żeby wszyscy słuchali się menadżerki. Że chciałam odejść, ale z powodów rodzinnych, że to mój brat, no to został.
Niestety, na chwilę przed przybyciem Magdy Gessler, restauracja została praktycznie bez załogi. W niedzielę po prostu kucharz stwierdził, że odchodzi. Drugi kucharz w pewnym momencie oświadczył mi, że chce z pracy zrezygnować. Swój charakter po raz kolejny pokazał także pizzaiolo. Tydzień temu po raz kolejny Tomaso odszedł. Z dnia na dzień, tak, tak naprawdę w niedzielę powiedział, że we wtorek już... Ej, ale w ogóle po co mi taki kucharz w restauracji, który mówi, że on odchodzi w momencie, kiedy cokolwiek mu powie? Ja bym takiego kucharza nie chciał mieć u siebie i bym powiedział, dobra, nie podoba ci się, no to na razie. Będzie w pracy. Nie mając pizzaiola, nie mając kucharza, na kilka dni postanowiliśmy zamknąć lokal. A jednak tuż przed rewolucją kuchnię udało się zorganizować od nowa. Dico, devo essere sincero, ma chiamato lo chef venerdì e sono ritornato. Zadzwonił Grzesiek do mnie, poprosił mnie o to, żebym przyjechał tutaj. Trzeci dzień jestem. Pierwszy raz gotuję włoską kuchnię. Też się trochę stresuję. To jest woda, ja myślałem, że to jest olej i on daje sól do oleju. Ja już myślałem, że jakaś jest nowa, nie wiem, receptura jakiejś tam, nie wiem, frytek albo coś, a to się po prostu okazuje, że to jest woda. No chciałbym, żeby było wszystko dobre, a tak naprawdę nie znam oryginalnego smaku części potraw. Wszystko to brzmi jak wielka improwizacja, jednak Magda Gessler nie takie rzeczy widziała. Mam nadzieję, że wizyta Magdy Gessler pomoże nam, może jakoś naprawię relacje między pracownikami. È vero che mio chef dovrebbe essere qui e lasciare un pochino indietro le mozzarelle. Spero che Magda lo riesce a farlo rimanere al ristorante. Magda Gessler przybywa do miasta. Czy uda jej się opanować chaos? Jestem w Lublinie. Nie wierzę. Kolejna pizzeria. O, czy znajdę tu chociaż Włocha? Dobry, witamy. Dobry wieczór. Czy jest tu jakiś Włoch? Tak. Jest. Jestem emocjonato, sono suo fan. E come sei? Mam piacere. Masz pizzę na kwadraty, tak? Na wagę, tak jak jest w zimie dosłownie. Questo è buono? La gente dice che è buona. Quanto sti fatti in questo momento? No, ormai no, questo è... 4 ore. 3-4 ore trwa. Cominciata a seccarsi un pochino, ecco. Wygląda to cienko. Nie mam szans na świeżą, więc zobaczymy, jak wygląda 4-godzinna. To jest kartofle i mozzarella. I tutaj jeszcze mamy salcicie na przykład i pieciarki. Ale... To w ogóle nie jest mądre, żeby tak wszystko kroić, tym bardziej, że to nie ma ruchu. To można od ręki wszystko kroić i żeby klient dostał świeże. A kiedy jest świeże, to lepiej smakują. Każdy o tym wie. Panno e cipolla, to jest bardzo dobre. I tą zieloną, i tą pierwszą, tamtą też. Tamtą, czyli z cukinią. Olala. A gdy pierwsze zamówienie złożone, można się nieco rozejrzeć. Imperium rzymskie. I rzymska ponoć pizza, choć może nie aż tak stara. E tutto. E questo è freddo. Sono się Claudia. Claudio, ile sprzedajesz kawałków pizzy dziennie? Bardzo mało. Zależy. A to jest dobre? Jeżeli pizza jest wyciągnięta rano z pieca, no jest dobra. Ale wiadomo, jak postoi... To największy błąd. Są dni, że... Wywalamy. A to się jeszcze okazuje, że oni pizzę robią na zapas i dają do przodu, żeby pizza stała. To już w ogóle jest... Jakie to trzeba być, mieć pomysł w łbie, żeby coś takiego wymyślić, naprawdę, no to... Inaczej, rozumiem. Nawet nie, no to się jakby było, nie wiem, jakiś tam mega ruch, kolejki za drzwi aż. Wtedy jeszcze okej, okay, wystawiać pizzę, żeby stała. Ale kiedy nie ma ruchu, kiedy nic nie... Kiedy w ogóle się nic nie dzieje, to oni gotują pizzę i robią do przodu. Niezbyt mądre to jest. Ja się nie dziwię, że pani Magda tu przyjechała. 5-6 blach do kosza. Parmigiano zapiekany bakłażan. Poproszę. Ja to lubię. Rigatoni amatriciana. Makaron w lanciale w sosie pomidorowym. Prosciutto crudo e mozzarella. Dobrze. Prosciutto crudo e mozzarella. Druga przystawka. I parmigiana raz. Troszeczkę pomogę na brzeg. Na... Czemu ona nam paka pokazała? Przed Adrianem spore wyzwanie. Tutejszego menu dopiero się przecież uczy. Oho, to są te wszystkie pizze. Proszę bardzo. A oto chwila prawdy dla fana Magdy Gessler. Czy zasłuży na podziw swojej idolki? Może właściciela poproszę?
To jest kompletnie bez smaku. Przegięcie jest totalne. Na pizzy, gdzie ma być kiełbasa i pieczarki, nie ma ni jednego, ani drugiego. Ciasto jest mega grube. Ten sos pomidorowy jest strasznie wodnisty. On się zupełnie inaczej wygląda naprawdę. No ale to się nie sprzedaje, starej. Nie. Masakra. Naprawdę. Wiadomo, jak wszystko jak postoi, to wszystko się psuje. Możemy też jakąś okrągłą zaproponować ewentualnie? No zróbcie jakąś taką, która mi będzie smakowała. Ale nie ma różnicy, czy pizza jest okrągła, czy jest kwadratowa, prostokątna, trójkątna, bez różnicy, bo smakuje tak samo. No i dobrze, bo po zwykłej margaricie najłatwiej ocenić umiejętności jej twórcy. Za mokry sos pomidorowy. I on tak rozmiękcza ciasto. Kompletnie surowe ciasto. Mucha się przegrywa. Czy pani Magda zamówiła pizzę z dodatkiem białka? Bo nie przypominam sobie, żeby ona mówiła, że chce mieć dodatkowe białko. A więc tu bym się na jej miejscu zdenerwował. No bo mam coś, czego nie zamawiałem. Mucha się przegrywa. A my muchę w pizzy. Naprawdę? To było tu. Tu. A poza tym to nie jest ciasto do pizzy. Ono jest gumowate, to w ogóle nie jest to. Do pizzy dobrej, to uła. Mucha chyba znalazła. Napiszcie mi w ogóle w komentarzach, gdzie jest prawdziwa włoska pizza w Poznaniu. Bym chciałby sobie kiedykolwiek zjeść prawdziwą włoską pizzę. Nie wiem, gdzie to jest, a do Włoch nie pojadę, bo jestem biedny youtuber. Więc niestety, ale nie stać mnie, żeby pojechać do Włoch. No. Kac, lu kontrolato. Wywołuję, co? No, non se ne parla nemmeno, no. Dobra. Patrycja, dawaj, niech robi mi trzynkę parmeńską z mozzarello, bo ja tego jeszcze nigdy nie robiłem. Nawet nie wiem, co tam się dodaje. Kurwa, za grubo. Ile plastrów, Patrycja? Około 6-7. O kurde, silny to kosztuje. Jeszcze dostanę za to, kurwa, masz. I w koło tu? Tak. No, i mam rację. Ten sos pomidorowy wali wszystko. Jest wodnisty, nieodparowany, bo ta focaccia jest dobra. A więc ciasto się Włochowi czasem udaje. Ta mozzarella jest świeża i dobra. Został już tylko najcenniejszy składnik. Bardzo grubo pokrojona szynka parmeńska. Wątpię, czy to idzie tak na publiczności, bo by poszli z torbami. Mozzarella bardzo dobra. Mozzarella dobra? Chociaż tyle. Ta mozzarella, która była podawana pani Magdzie na przystawkę, to właśnie była nasza mozzarella. Pani Diana? To się sprzedaje? Tak, to się sprzedaje. Też się sprzedaje wtedy, kiedy jest surowy bakłażan? Niech pani weźmie nóżki bidelet. Proszę. A jest właściciel? Tak. Poproszę. Możecie spróbować bakłażana, bo ja nam się nie odważę. No i co? Faktycznie jest twarda. Surowy. Nie jeść surowych bakłażanów, żeby nie wiem co. Bakłażan ma całą masę solaniny, jest mega szkodliwy. Surowy, podobnie jak ziemniak, to jest ta sama rodzina. Ser nie ciągnie się, tylko się kruszy. No bo już jest zimny. To jest najgorętsze danie w kuchni włoskiej. Co wy robicie? Jest to rzecz, którą nie podajemy pierwszy raz i też taka wpadka. Bakłażan surowy jest, naprawdę twardy. Za krótko był w piecu. Nie wiedziałem do wczoraj, co to jest, a to jest podgardle, długo dojrzewające w pieprzu. I to jest takie dla niej wykwintne, nie? Ja to jak zobaczyłem, to mówię, kurde, zwykły nasz boczek taki trochę przysuszony, nie? Jak w lodówce z tydzień poleż. Co robimy? Włęciarę. Tu jest trzosku. Podobnie jak... Czy on naprawdę jest kucharzem, czy to po prostu jest gościu, który cały czas jeździł samochodem, rozwoził obiady? I się okazało, że przed przyjazdem pani Magdy nie było żadnego kucharza i stwierdzili, dobra, Andrzej, od dzisiaj ty jesteś kucharzem przez ten tydzień. Bo on się w ogóle na niczym nie zna. Nawet teraz daje czosnek, a nie trzeba było dawać czosnku. Dla Adriana to nowość. Ale czy może się udać danie, które przyrządza pierwszy raz? Teraz winę, od razu zaraz winę. Tymczasem Tomaso rozpamiętuje porażkę. Pierwsze nie robię. Tommaso, nie denerwuj się. No. Non stress. No, cambio mestiere, non faccio più pizzaiolo io. Spierda pizzy, spierda... Polskiego nie zna, ale przekleństwa w Polskę
perfekto, naprawdę perfekto gada. No po prostu nauczyli go. To trzeba jak pochwalić. Potrafią nauczyć potrzebnych słów dla niego. È normale, mozzarella, woda. No. Mokra. È normale che sta così, spokojnie, nie denerwuj się, Tomas. A perché non hai messo filone, hai messo no, ho messo questo, per fargli più sapore. Perché si deve fare sempre come fai sempre di solito, mannaggia. Lo volevo fare di meglio, Giorgio. Tylko teraz jest tak. Rigatoni. Jutro będzie git. Nie. Jutro io me sto a domo e a fanculo tutto. Pizze. Rigatoni matrucine. To jest jedyne smaczne danie. A Tomaso wciąż się gryzie. Kilka głębokich wdechów chyba nie wystarczy, by ukoić jego urażoną włoską dumę. La prima persona che dice la pizza non è dobra. E sono deluso. Bardzo deluso. Niekoniecznie się pochwaliłem swoimi włoskimi szlankami, aczkolwiek zdziwiony jestem co do pizzy, opinii na temat pizzy. Naprawdę opinia klientów zazwyczaj jest zupełnie inna. To miejsce nie ma nic wspólnego z włoskim smakiem. Ale to, że kucharz jest z Włoch, to jeszcze nie oznacza, że on dobrze gotuje. No, tak samo tak u nas w Polsce. Dużo ludzi ma restaurację polską i tak dalej. Dużo ludzi smaży schabowe, robi rosół i tak dalej. Ale nie wszyscy potrafią prawidłowo zrobić ten rosół. A nawet ciasto do pizzy robione przez Włocha jest niejadalne. Io domani non vengo. Domani penso che devi venire. No, mi interessa niente di Magda, non mi interessa niente. Cazzo, ho 52 anni e mi stava venendo da piangere per la pizza, perché il chef lo sa, a me non mi devono toccare le pizze, sennò sono un vulcano e schianto. Mam nadzieję, że zmieni zdanie i że jednak zastanowi się, prześpi. Nie, po co mam kucharz, który w każdej chwili powie, że on wychodzi i wyjdzie? No, z takim kucharzem dobrej restauracji nie zrobisz. Tak, jak to bywało zazwyczaj. Rzeczywiście, strachy na lachy. Tomaso jak gdyby nigdy nic pojawia się w restauracji i po prostu robi swoje. Chciałabym wiedzieć, dlaczego to miejsce jest takim niewypałem. Buongiorno. Buongiorno, come vai? A gdzieś świeżo robione to? Godzinkę temu robiliśmy mniej więcej. Nawet nie co? Po kuzinie. Poproszę. Trochę to jest nielogiczne, że to nie idzie, tak? Masz Włocha, masz w sumie fajną lokalizację, a wszystko jest źle. To jest antyreklama. To w ogóle niejadalne. Czy godzinne, czy sześcio, ciasto jest dramatyczne. Jest tak twarde, jak żelazo. Dlaczego ty mi to dajesz do jedzenia, powiedz? Drugi dzień. Po raz kolejny chyba chciał przedobrzyć i skrzanił, no, ewidentnie. Złe wieści prędko się rozchodzą. Finish. Non dovevo venire, io dovevo restare domo, strano. Pierdolone robe. No, davvero, Forse vuole ketchup. No to zrobimy z ketchupem. Che la faccio io, non gliela faccio quel ketchup. Cazzo, io l'ammiravo, Io l'apprezzavo, mi vedevo tutto male. Ho sbagliato. Jak prowadzisz tą restaurację? Ale widać, że ten kucharz się bardzo mocno przyjmuje naprawdę, bo nie może wytrzymać tego, że ktoś skrytykował jego, jak on robi pizzę. To jest coś pięknego. Praktycznie za pośrednictwem mojej siostry. Nie miałem czasu. Zrobiłem siostrę menadżerem, która nie ma kompletnie żadnego doświadczenia. Jesteś w zawodu kim? Ja teraz jestem producentem mozzarelli i serów w ogóle. Tego w ogóle nie widać. To na co na zewnątrz? Jak nie widać, jak przecież wczoraj powiedziała, że ta mozzarella jest najlepsza. A dzisiaj mówisz, że tego nie widać. No przecież... Tutaj pizza jest fajna, to... Ja nie mam o co chodzi. Miałem tutaj 3 albo 4 pizzajowie na początku, którzy mi uciekli zaraz. Ale jakiś powód musi być. Jeden nie dał sobie rady z pizzą, bo to nie był profesjonalny jakby pizzajolo, tylko wyszkolony przez nas. Drugi na przykład miał problemy z alkoholem. Po jakimś czasie taki nowy pizzajolo na próbę przyszedł, troszeczkę im pomógł. I o 12 dzwoni do mnie, że on dzisiaj nie przyjdzie. Więc zrobiłem pizzę sam. Coś tu nie działa, to jest z twojej strony organizacyjnej, bo ludzie, którzy mają dobrą pracę, nie rezygnują z niej. Chciałbym, żeby przedstawił mi zespół, dobrze? Dobrze. Gdzie ty, Tomaso? Chodź tutaj! Tomaso! No kurwa!
Tomasa jak Spider-Man przez okno przeskoczył i nie ma go. Już go nikt nie spotka nigdy, naprawdę. On już pojechał do Włoch odpoczywać sobie i robić sobie swoją piękną pizzę, jak on robi zawsze. Ja pierdolę. No kur, wziął krzesło, myślałem, że se chce wciąć przy oknie czy coś. Wszedł na krzesło, wypierdolę oknem na twór. Kur... Tomaso, kifaj. Kifaj. Ale pizza nie dobra. Ja pierdolę. Ora, che cosa ha trovato? Ma io non gliela faccio, se la fa lei, se la fa. Tu lo sai, io delle pizze sono geloso. Toccami la donna, toccami la macchina, toccami... Non mi tocca le pizze perché io divento un vulcano. Come spai, papirosa e ibrana? Che cosa c'ha di ora che non va? Io l'ho fatta frine, croccante. Possiamo fare una... Adesso andiamo da lei un attimino a parlare. E quanto mi c***o, quanto divento nervoso è meglio che scappo via, se no faccio danni. To jest moja siostra, Rzeczka, to są dwie kelnerki, Klaudia i Aneta, kucharz, Adrian i Tomaso Pizzaiolo. Tomato. No, Tomato. No. Tomaso. Jest parę osób, które znam, które mówią, że to była pizza bardzo dobra, i którą robił on. Co się dzisiaj dzieje? Efekta, è molto dura. Io sono pizzaiolo, però non pizzaiolo a teglia, sono pizzaiolo... On jest okrągły. Ty robi okrągły. Adrian, jestem kucharzem. Jestem tutaj... Kucharzem? To może bym go nie nazwał. Bo może już pomoc kuchenna. Coś w tym stylu, a na pewno nie kucharz. I w sumie czwarty dzień. I z włoską kuchnią mam styczność od 4 dni. A co ty umiesz robić? Ja na ogół po... Zmywać naczynia, myć podłogę. Takie rzeczy. Wycierać stół, blaty, ściany. Przeważnie takie rzeczy potrafię. Najlepsze jest to, że on jeszcze nawet ma ubrania szefa kuchni. To już w ogóle hit. Kuchnię pracuję na w żywieniu zbiorowym od paru lat. I po prostu to jest po prostu w jednostce budżetowej. Ja proszę cię, jak tak zaczniesz mówić, to ja wyjdę. Mnie to w ogóle jakoś nie kręci. Ani jednostka budżetowa, ani jedzenie. Tak, jestem szefem kuchni w więzieniu. Na co dzień. Ja kuchasz z więzienia, który prowadzi włoską knajpę. Ja się boję wyobrazić, jak tam gotują we więzieniu, skoro on tam był szefem kuchni. Naprawdę, ja się boję tego wyobrazić. I mam nadzieję, że nigdy tego nie sprawdzę. No chyba, że tu będzie 50 tysięcy łapek w górę, to ja biorę kamerę i jadę nagrywać, jak robię jedzenie we więzieniu. Więc wszystko zależy od was. Nie wszystko zdarzyło, ale to jeszcze nie. Myślę, że smak mam, nie jestem jakiś tam ostatni. Co ty mi ugotujesz takiego, że ja uwierzę, że jesteś dobrym kucharzem? Że nie jesteś zmanierowany tym, żeby oszczędzać, no i w sumie karać ludzi jedzeniem. Ja chciałabym zjeść rosół, kostlet mielony, zrazy. I zrobisz barszcz. A ja bym na miejscu pani Magdy powiedział, że ej, zrób mi coś, co zawsze robisz we więzieniu. Tu by dopiero się zdziwiła. Idziemy do kuchni. Dobrze. Avanti. Dlaczego to nie ma pokrywek? To wszystko muszą być naczynia z zakryciem. To jest to? To jest mozzarella. To dlaczego trzymasz też otwartą lodówkę? Tego się nigdy nie robi. To jest masło. Też otwarte, śmierdzi całą lodówką. A to co? Gorgonzola. Do wyrzucenia, bo jest niezakryte. No, dupa jest strasza. Wszystko otwarte. Zabieraj to. Opakowanie? Tak. Dlaczego to jest tak zrobione? To powinno być pudełka. Ale spokojnie, no ta restauracja jest młodą restauracją, więc no, na wszystko przyjdzie swój czas. Nie od razu już ją zbudowano. Po trochu i przyjdą do tej restauracji również pudełka. Wszystko zbiera zapach lodówki. To jest mozzarella Tomasa. Ale nie może być otwarta. Rozumiem. Wszystko niszczycie. Dobre produkty, dużo kasy, ale po prostu zraktowane po macoszemu. Sporo zatem do poprawy. Salmone, mascarpone e rucola. Do egzaminu kolejny raz podchodzi tymczasem Tomaso. Jest bardzo dobre. Molto buono. Grazie. Teraz ciekawi mnie to, czy ona powiedziała, że jest dobra, żeby nie obrazić tego kucharza, czyli Tomasza, Tomaso, czy powiedziała, że jest dobra, bo rzeczywiście jest dobra. To jest pytanie fajne. Mi volevo alzare e bracciale, barciale tanto.
Nie mam zielonego pojęcia, co on robi. Nel mio lavoro, sai, tu lo sai dall'inizio, non è che io cosa. Tomato, faccio una pizza sempre come questa. Non sono buone. Prendono il sapore della teglia. Cambia aroma, cambia cottura, cambia tutto. To pizza robi tak od niechcenia troszeczkę, dlatego się do niej nie przykładał do końca. Dlatego ona pewnie nie wychodziła. Czemu jest taka sytuacja, że praktycznie nie wiem, kogo mam uczyć? On się wścieka, wychodzi. Adriana. Chyba nie jest na stałe kucharzem tu. Poszukamy kogoś jeszcze raz. W innej branży naprawdę nie miałam takich problemów z ludźmi. Myślisz, że to idzie samo? Nic nie idzie samo. Proszę mi umowę wszystkim przedstawić, wtedy ja zacznę. Jak zawsze, wina jest wszystkich, tylko nie szefa. A tak naprawdę to zawsze jest wina szefa. No przeważnie, nie zawsze, ale przeważnie jest wina szefa. Poszukuję też kucharza intensywnie, tylko to nie jest takie proste w tym okresie w wakacje tutaj znaleźć kucharza, to jest naprawdę graniczy z cudem. To są umowy? W ogóle, żeby znaleźć dobrego kucharza, to dopiero graniczy z cudem. Nie, nie ma zlecenia. To nie jest umowa żadna. Umowa o pracę to jest umowa. Dziewczyny są studentkami, więc wszystkie mają umowę zlecenia. A kucharz? Kucharz też. A jaką ma umowę nasz ukochany? Kucharz też jest studentem, tak. Ma 29 lat i on jest studentem. I nieważne, że w Polsce obowiązuje ulga dla studentów do 26 roku życia. To nieważne. Po samo? To ja nie pracuję. Ja tego nie... Czyli w tej restauracji są sami studenci. Dobrze wiedzieć. Powietrze i dla cyrku. Jaka jest twoja umowa? Też zlecenie. Ja też jestem studentką. Czego? Skończyłam. Prawno biznesowy kierunek. 3 lata licencjat i zaczynam magistra od października. I jak chcesz prowadzić to studiując? Mam nadzieję, że jakoś sobie poradzę. A nie masz pojęcia przecież o menedżerowaniu. No jak widać, nie wychodzi. No nie. Te umowy... Trzeba zrobić taki kontrakt, w którym on ci nie ucieknie. Musicie to poukładać, żeby ludzie chcieli pracować. Jeżeli chodzi o poprzednich pracowników na kuchni, to też mieli umowy zlecenia. Przez to też nie mogliśmy ich w żaden sposób potem zatrzymać. Chcieli odejść, to po prostu odeszli. Ja chcę gwarancję. Ale tak naprawdę, jeżeli masz umowę o pracę, to też ty możesz odejść. Bo wypowiedzenie tam zależy, ile trwa umowa. Bo jeszcze na przykład, nie wiem, po miesiącu się zwalniasz, to okres wypowiedzenia bodajże masz 7 dni. Więc ja nie wiem, co takiego wymyślić w 7 dni. Żeby kucharz przemyślał i został. Ludzi, normalnie podpisane umowy o pracę. Nie ruszę, dokąd tego nie zrobisz, dokąd nie przyjdzie do kuchni. Jeszcze dwóch kucharzy do pomocy. Ja pytam ciebie, a twój brat ci płaci? No nie. Czemu tak robisz? Naprawdę tego dołożyłem już tyle pieniędzy. Tak naprawdę ta siostra jest mega bogata, dlatego on nie płaci jej. Po co ma płacić, skoro ona ma swoją kasę? To jest mądre. A później on się dziwi, że w tej restauracji się nikomu nie chce pracować. Nieraz, że wszyscy mamy śmieciowe umowy, to jeszcze się okazuje, że ona nie płaci swojej menedżerce. Dokładam non stop. Ale to jest twój interes, nie? Dokładam do pieniądze cały czas. Ale mnie to gówno obchodzi, ją też. Tylko, że te pieniądze ona ma jakby do dyspozycji. Ile masz do dyspozycji pieniędzy? No, jeżeli naprawdę potrzebuje bardzo, no to po prostu dzwonię i mówię, że potrzebuje, nie wiem, 100-200 zł, prawda? Ale bo to jest chore. Chore dlatego, że ty jesteś taka słaba, tak jak jest naprawdę, dlatego to jest chore. A nie, chore jest to, że ty nie wysyłasz jej pensji. Ja bym jeszcze nie zdziwił jeszcze, jak ona się pyta, a po co ci daje ta stówa? Bo przecież dawałem ci ostatnią stówę, po co ci kolejna jeszcze stówa? I później powie, dobra, ci już nie dam stówy, bo dostałaś 2 dni temu. Ja się nie zdziwię, tak będzie też. My to traktujemy jako wspólny, jakby troszeczkę biznes, tak. Gdzie masz na papierze? My to traktujemy jako wspólny biznes, ale kasę zabieram ja. A ona wykonuje robotę. To jest jej, tak samo jak twoje. Mogę to przypisać pół na każdym momencie. Ale nie przepisałeś. Wydaje mi się, że po prostu fajnie by było tutaj zatrudnić po prostu zawodowego menadżera, a nie wystawiać siostrę do tak odpowiedzialnej roli. To jest bezczelność, Gosia, z twojej strony. Ty nie masz z nią spółki, ona nie ma nic z tego wszystkiego. Tylko jeden wielki ból głowy. Jeszcze się czuje cały czas winna. To jest bardzo niefajne. Zastanów się nad tym, ja na razie nie pomagam. Tu jest burdel. Ja też o tym mówiłam wcześniej. Że ja mogę pomagać, ale przyda się tu ktoś po prostu, kto się na tym zna. Grzegorz, swój zespół traktuje... Wiecie, co to oznacza? To oznacza, że pizza przyszła już. A więc muszę szybko nagrywać odcinek i iść jeść pizzę. Dokąd to się nie zmieni, nie jestem w stanie mu pomóc.
Prawda okazuje się bolesna, lecz ktoś w końcu musiał nazwać rzecz po imieniu. Na pewno się czuję niekomfortowo, bo do końca pani Magda chyba nie zna sytuacji. To naprawdę jest problem taki, że tych pieniędzy po prostu nie ma często. Jeżeli mam tłumaczyć pracownikom, że nie mam pieniędzy, no to wolę im dać, a sama poczekać. Po dniu pełnym emocji dziś restauracja będzie zamknięta. Grzegorz z pewnością miał nad czym myśleć, zaś Adrian od rana zakasać musiał rękawy. Wygląda na to, że czasu nie tracił. Jest git. Mam nadzieję, że właściciel poszedł wreszcie po rozum do głowy. Mogę prosić właściciela? No i co ty myślisz? No myślałem, że dobrze ugotowałeś, prawda? Starałem się. Adrian. Tak. Adrian, tak naprawdę to Tomasz teraz jest do zwolnienia, a ty jesteś szefem kuchni i będziesz robił prawdziwą włoską pizzę. Decydować o tym, żebyś... Strasznie mi przykro. Strasznie mi przykro, ale musisz się stąd zwolnić, bo ty się w ogóle nie nadajesz na kucharza, a będziesz tutaj tylko zmywającym i pomiataczem. Dziękuję. Nie, no dobra, ja wiem, że zaraz powie, że Andrzej, ty gotujesz bardzo dobrze i zacznie mu, poda mu rękę. To został na całe życie w tej restauracji, jest genialne jedzenie. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę, super. Możesz oddychać już teraz. Czyli kryminał mnie całkiem nie zabił. Nie da się opisać słowami tego, co po prostu w tym momencie czuję. No, wiem, że mogę gotować dla innych ludzi. Ale to nie zmienia faktu, że ty, Andrzej, nie dostaniesz umowy o pracę. Krępacji. Mogę powiedzieć, że mam kucharza na bardzo wysokim poziomie. No i co? Proszę pana, powtórz. W tej chwili masz go. To nie oznacza, że on będzie cały czas. Jeśli chodzi o Patrycję, to zrobiliśmy aneks do umowy i weszła jakby do spółki dzisiaj. Co ty na to, Patrycja? Zgadzam się. Umowa o pracę dla Tomato. Jest. I dla Adriana? Adrian jeszcze musi do wymówienia tam dać drugiej pracy. Od wczoraj. To, że nie może mieć dwóch prac, czy co? No może mieć dwie prace. Więc czemu on czeka, aż Adrian da wypowiedzenie w innej pracy? Parę cały czas. Ja chcę mieć dzisiaj rentę do pracy, które obierają, myją, siekają. Możemy Tomato zagonić, jeżeli nie będzie pizzy do robienia. Ja mogę pomóc. Mam nadzieję, że dzięki umowom o pracę, które jesteśmy w trakcie ich załatwiania, to będziemy mieli już stałych pracowników, którzy nam na pewno nie uciekną z dnia na dzień. Od nazwy zaczynamy? Mhm. No. Ser o wykrzyknik mania. Seromania. Okej. Okay. Czyli kuchnia niemiecka? Ciekawe, dziwny pomysł, no ale zobaczymy, co z tego będzie. Dekoracja będzie taka, że wszędzie będą krowy, łąki i andiamo. Mając producenta serów, to możemy zrobić kapitalną kombinację. Na przystawkę dajemy sery, buffele, mozzarelle, dodajemy konfiturę z pomidorów i pesto. Zupa będzie błodnikiem z kefiru, do tego dodajemy siekane ogórki, orzechy włoskie siekane. Potem będzie cordon bleu, czyli dwa kotlety dobrze utłuczone. My zrobimy to na karkówce od spodu, a na wierzchu cielęcina. Przełożone szynką parmeńską i serem dojrzewającym, twoim, a tomato w facie pizzy. Nowa nazwa naszego lokalu, Seromania. Bardzo mi się podoba. Pomysł moim zdaniem rewelacyjny. W Lublinie nie ma takich miejsc, szczególnie jeżeli mamy naprawdę fajne produkty. Dobry nastrój od razu udziela się wszystkim. Odziej, firma to kontraktor, Kieperdzisi, Milani. Oni tentativo di andare via, 2 miliardi di cose. Dai, no. Trzeba je przebić jeszcze raz, bo niektóre są za twarde, ten na przykład bardzo. Rozumiem. Szeroki garnek jest? Nie ma. Jak to nie ma? To w ogóle garków nie macie? To jest kilka garków, dzisiaj były dwa kupione. Trzy garki na całą kuchnię? I tylko to ma? Skoro Andrzej powiedział, że dopiero dzisiaj kupili garki, to na czym oni gotowali to wszystko? A w sumie to by była pizzeria i makaron, to makaron robią w tej frytkownicy, a pizzę mogli robić w sobie w tym, w piecu, nie? Bierze udział w zamieszaniu. Mamy dużą taką miskę? Nie mamy nic. My nie mamy w ogóle sprzętu. Ale jazda. Tych wiaderczek mamy dużo, jeżeli trzeba. Lodówek od cholery, towaru od cholery, ale z czym to gotować? Tomasa podobne problemy zdają się nie dotyczyć. Siccome a me non mi aiuta nessuno, io non aiuto loro.
są bastardy. Sól i cukier. Syp. Dziękuję. Tymczasem gotuje się konfitura z pomidorów, a obok Z jednej strony go rozumiem, ale z drugiej strony, no bez przesady, no już mogłeś im pomóc, mogłeś się czegoś nowego nauczyć w końcu, nie? A nie, że ty masz wszystko w dupie i w ogóle nie bierzesz udziału w niczym. Gałka. Na jutro przekładasz te kotlety beszamel, prosciutto, ser, razem składasz i panierujesz. Prawdziwa śmietana leci. O. Musi być trochę rosołu. Rosół bardzo dobrze robi beszamelowi, do jej smaku i urody. I nie jest taki tłusty. A mamy tłusty ser, tłustą śmietanę. Ogólnie już beszamel jest bardzo dobry i musi być tak gęsty. Dziś restauracja Grzegorza i Patrycji zaprezentuje się światu pod nowym szyldem. Finałowa kolacja już za kilka godzin, a serowy wieczór zapowiada się bardzo intrygująco. Dziś będę miała ogromną przyjemność połączenia serów polskich z serami włoskimi. Seromania! Na jakim jesteś etapie? Na etapie panierowania kotletów. Kończysz? Zaczynam. Na etapie przebierania się, bo ja dopiero wszedłem do restauracji w tym samym czasie, co pani Magda. Masz wypanierowanych kotletów? Żeby powiedzieć, ile mi zostało do spanierowania, bo zostało mi jeszcze dużo, bo dopiero zaczynam. Ale sobie żarty robisz, Adrian? No nie. Jestem taka wściekła. Pozostaje spróbować gonić niepotrzebnie stracony czas. Co ty robisz? On jest za gruby, no gdzie taki ser? Trzeba go ścierać. Pani Magda, czy takie coś może być? Tak. Okej? Okay. Takiej cielęciny i tak źle wyklepane. Jeszcze nie widziałam, popatrz, jakie tu są kawałki. Pomocnicy klepali tą cielęcinę. Jak mogłeś pozwolić swoim podopiecznym zajmować się mięsem, kiedy o tym nie mają zielonego pojęcia? No przyszedłem, tak już zrobili to mięso, a ale już to nie, bardzo... Ty rządzisz, to nie to, że oni ci coś zrobili. My pojechaliśmy na integrację i zostawiliśmy tutaj pomoc kuchenną, która miała zadanie tłuc, powiem, mięso. No i się okazało, że ktoś miał za dużo siły po prostu. Na szczęście są dodatkowe ręce do pracy. Bierzesz. Ej, to nie fajne jest to, że wszyscy sobie pojechali na integrację, a pomoc kuchenna została i tyle. Bo co? Bo pomoc kuchenna nie jest w zespole, czy co? I rozsmarowywujesz. No. Teraz ser. I teraz tą cielęcinę smarujesz beszamelem, żeby była klejem. Tak. Kotlety cordon bleu okazują się wymagającym daniem. Fajnie to garnięte. Bardziej niż szef kuchni. Wie, o co chodzi. Troszeczkę za dużo obowiązków na mnie spadło. Nie podołałem częściowo tym obowiązkom. I dlatego powstał taki chaos. Ty tu zostajesz w pracy? Nie. Albo po prostu się nie nadajesz na szefa kuchni i tyle. Tak też może być. Nie każdy się nadaje na szefa kuchni. Nie każdy się nadaje na prowadzenie restauracji, jakiegokolwiek w ogóle biznesu. Inną pracę? Tak. Ja przyszłam tylko taką na pomoc. Grzegorz, postawiłeś mnie w bardzo trudnej sytuacji. On ma bardzo dobry smak, ale i nie potrafi zarządzać ludźmi. To, co się dzieje na kuchni, przekracza ludzkie pojęcie. Nie załatwiłeś dodatkowych kucharzy. Ta pani zostanie tu? De facto nie masz personelu na kuchni. Ty wygrywasz w tej chwili swoją restaurację albo ją przegrywasz. Od jutra na próbę mam kucharza jeszcze innego. Ale to jest jutro, nie dziś, a ja nie, dzisiaj jestem ostatni. Starałem się dzisiaj, naprawdę starałem się znaleźć... Daj spokój. Czesiek, to jest śmieszne i niepoważne. Ale no czasami tak jest, że no nie jesteś w stanie znaleźć kucharza na już. I o co mam w tym momencie zrobić? No co? Nie wiem. Nie mam pojęcia. No nie może i nie może. Stara się znaleźć, ale nie może. Do szpinaków musisz zrobić sos. Beszamel z gorgonzolą. Połączyć i pokryć szpinak, który zblanszujesz. Szpinak z sosem będzie dziś dodatkiem do kotletu w cordon bleu. Śmietanka z gorgonzolą. Co? Do szpinaku. Teraz to wszystko połączysz. Gałka i bieprz. Powstaje także chłodnik z jogurtu koziego, kefiru i ogórków, a wreszcie z drobno pokrojoną rzodkwią. I sok z 4 cytryn. I koper. Pozostawiamy do dekoracji. Proszę sok z buraka czerwonego wycisnąć. Sok na swoją rolę będzie musiał poczekać. Śmietanę 36. Na koniec coś na ząb, czyli drobno posiekane orzechy włoskie. Chłodnik gotowy.
Gotowa jest też konfitura z pomidorów. Pecha. Ale dopiero teraz rodzi się bazyliowe pesto. Oczywiście z serem. To też będzie szło do serów. Questa mozzarellina. Dopo al forno momento. Daniem promocyjnym będzie dziś rodzaj pizzy bazujący na focacci, z którą tak dobrze radził sobie Tommaso. Buonissimo. Wyjątkowa pizza letnia, którą tak będziemy podawać. Te kwiaty sieje. Są smaczne. O czym najwyższa pora... Idzie Tommaso reprezentować swoją pizzę i restaurację. I ja się boję wyobrazić, co by teraz było, gdyby ktoś z ludzi na dworze powiedział, że pizza jest niedobra. O Jezus Maria. Ować mieszkańców Lublina. Ser Umania. Buongiorno. Dzień dobry. W naszej restauracji odbyła się kuchenna rewolucja. Zachęcamy do spróbowania wiosennej focacci. Oczywiście kwiatki są jadalne. Smakuje? Kwiatki są jadalne? Nie, dobra, wiem, że kwiatki są jadalne. Tak samo to jak róże. Coś tam jeszcze. Tymczasem Magda Gessler musi własnoręcznie przygotowywać przystawki. Cudowny, dojrzewający ser. Obok serów na talerze trafia konfitura z pomidorów oraz pesto. No dobra, te wszystkie dania dzisiaj wyglądają wyśmienicie i smacznie to wszystko wygląda. Ładnie, aż się chce jeść, naprawdę. Z Turcji są jadalne. Widziałeś o tym? Nie. Nie jadłem. Ostre są. Są takie jak rucola. Mamy to. Dawna pizzeria Vicenti to teraz swojska seromania. Ze ścian znikły kiczowate malunki zastąpione przez widoki zawsze wiosennych łąk. Odtąd zamiast rzymskich pomników ze ścian spoglądać będą pasące się krowy. Czerwone cegły mają odtąd kolor mleczny, a w oknach stanęły lampy. Za barem też zrobiło się bardziej świeżo. Zmieniły się też obrusy i zastawa. Teraz pasują do tematu przewodniego restauracji. Wszak w Seromanii królować będą sery, które już czekają na przybycie pierwszych gości. Seromania zdecydowanie zdradza od razu to, w czym restauracja się specjalizuje. Krówki, które nam dają to mleko, z którego mamy ten ser na talerzach, także to jest chyba to, właśnie po co tutaj przyszliśmy. Kolację można zaczynać. Połączenie mozzarelli z pesto? Pytanie? Nie. Akurat w tym momencie kolację można kończyć, bo nie ma to nic ciekawego. To samo gadałem, a więc przewijamy od razu do momentu, kiedy pani Magda wróci do restauracji i powie, że ta restauracja jest mega piękna, albo powie, że restauracja jest mega niedobra, niefajna. Coś tam wymyśli na pewno. A więc przewijamy i jedziemy dalej. W ogóle dopiero teraz zauważyłem, że logo Seromania mają niebieskie, a nie żółte. To jest takie trochę bez sensu. Nie, jednak jest żółte. To czemu na górze się świeci na niebiesko? Ponownie w Lublinie przed restauracją Seromania. Bardzo jestem ciekawa, czy wreszcie ktoś nią potrafi zarządzać. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Wieczór. Widzę, że przybyło wam produktów. Mamy wszystkie moje produkty, sery włoskie. Dobrze, ja chcę deskę serów. Okej. Okay. Będę chciała krem z sera, chłodnik. Mm-hmm. W międzyczasie niech Amato robi pizzę. I oczywiście cordon bleu. Focaccia, deska serów włoskich. Pyszna focaccia. Czy wiesz, jak się sery nazywają? Tak, ten ser akurat to jest pecorino naturalne. A to? To jest parmezan. To akurat... Kurde, ale że restauracja jest Seromania, a tam na tapetach krowy. Gdzie to ma sens? Czy gdzie Skrusi robi ser? Skrusi robi mięsko! Co to jest? A to? Strasznie dziwną nazwę ma ten ser. To jest... Nie pamiętasz? Nie. Dobrze. To jest ser dziwacki. Akurat tak jak powiedziałem. Poproś właściciela. Prowadziłeś sery włoskie, a dziewczyny o tym nie mają zielonego pojęcia. Tak, dzisiaj trochę zamieszanie, bo mam takie samo drugie stoisko z serami na Festiwalu Smaku. To taka fajna jakby możliwość promowania restauracji Seromania. Dziewczyna, która się serami zajmuje właśnie dzisiaj tam w tym momencie. Ale to nie może być tak, że jest jedna dziewczyna nauczona czegoś takiego. Po co je masz w takim razie w ladzie? Krześ jest burdel. Masz menadżera i kucharza? Kucharzy mam dużo, a menadżera będę miał od poniedziałku na stałe już.
on to samo mówił 5 tygodni temu, jak pani Magda odchodziła, że na pewno będzie kucharz i na pewno będzie menadżer. A więc ja mu już nie wierzę, nie ufam mu. Bardzo chłodnik i sok. Jest to pyszne. Teraz krem sera, tak? Tak. Czy to są serki topione? Tak, sera topione. Przy takich serach robić krem serków topionych? To jest dramat. Wygląda ładnie. To jest chyba mięso. Najcieńsze na świecie. Bardzo dużo beszamelu, bo u nas to trochę inaczej wyglądało. Praktycznie tej cielęciny w tym kotlecie nie ma. To jest jakaś potwornie sztuczna panierka, kupna, połączona z mięsem w sposób naprawdę kompletnie magiczny, bo jeszcze czegoś takiego to ja nie widziałam. Tu nie ma w ogóle gorgonzoli w tym beszamelu. Szpinak zginął. Danie, które miało triumfować na stole w restauracji Seromania, jest wielką porażką. Pycha. Słuchajcie, mam takie wrażenie, że wy macie nadrzędne interesy nad tą restauracją. Źle to wygląda, ponieważ jest traktowane to niepoważnie. Są dania, które są bardzo dobre, są dania, które są dramatyczne. No musi być w kuchni jakiś konsens. Jeśli ktoś źle trafi, to wyjdzie z bardzo złym wrażeniem. Podać zupę serową w tej formie przy takich serach, to jest jak w pysk. No i niestety, ale popsuła mi się lampka i będziemy resztę odcinka tak oglądać, niestety. A w ogóle napiszcie, czy jest lepiej, czy nie jest lepiej. Będę wiedział, może w ogóle nie będę kupował nowej lampki, tylko tak będę nagrywał, tak jak jest teraz. Nawet nie miałem pojęcia tak naprawdę, że zupa jest z dodatkiem jakiegoś serka topionego, bo ja wiem, że serki topione to jest ostatnia rzecz, która na mnie do głowy kompletnie przyszło, że coś takiego mogę tutaj mieć. Kto to wymyślił w ogóle, te serki topione? Szef kuchni? Tak o sobie wymyślił? No nie, no mi się wydaje, że to było z twojej zgody, ten serek. Dzisiaj się stało z Cordon Bleu, to po prostu jest naprawdę niezła ściema. A ta ilość mięsa? Przypominam sobie, że miała inną grubość poprzednio. Klienci przychodząc tutaj twierdzili, że jest niby twarde. Niestety tego się nie da jeść. Rozwaliliście to. Mi tego miejsca bardzo żal, bo to jest miejsce, które może być bardzo dobrym miejscem. Ale że ktoś o niego nie zadba i mówię to właścicielu, który jednak jest przejęty swoimi dużymi biznesami. Najwyższej jakości produkty, przy czym zupełnie niezarządzany personel. Grzesiu, niestety. Dziękuję bardzo. Po prostu nie przypilnowałem wszystkiego. Mam taki okres w tym momencie, gdzie jeszcze w drugiej firmie robimy przeniesienie całej produkcji i naprawdę byłem tutaj dużo więcej niż kiedyś i zaangażowałem się na tyle, ile mogłem, ale powinien się nagrywać jeszcze więcej na pewno. Niestety ten odcinek właśnie nas nauczył tego, że jeżeli chcesz, żeby twoja restauracja, twój biznes prosperował, to musisz tam być albo mieć dobrego menadżera. W dzisiejszym odcinku nie będę sprawdzał, czy restauracja działa, czy nie działa, bo tam czeka mnie pizza, a więc ja lecę jeść smaczniutką pizzę, a wy się trzymajcie, życzę wam smacznego, sobie też życzę smacznego i widzimy się już wkrótce za 2 dni w kolejnym moim odcinku na moim kanale. Dzięki, cześć! Dobra, lecę jeść pizzę, lecę jeść pizzę, ja mega smaczną pizzę jeść, lecę ja. Boom.